Stereotypy są chyba czymś normalnym. W Polsce również występują, ale sprawdźmy, jakie stereotypy dotyczą Polaków. Co myśli o nas przeciętny Kowalski za granicą, czyli przeciętny Smith? Materiał opracowany na podstawie fakt.pl, turystykawp.pl oraz staypoland.com. Polska państwem wyznaniowym. Polska jest niezwykle związana z kościołem i tradycją katolicką, co objawia się również w naszej kulturze. Za granicą Polska jest często postrzegana jako kraj wyznaniowy, taką ostoję religii w Europie. No i może trochę tak jest pod kątem instytucji, bo ciężko inny kraj, w którym kościół ma tak dużo władzę. No, chyba że w Watykan. Ale mit ten został wykreowany przez lata, gdyż w sumie każde święto państwowe w Polsce jest nierozerwalnie związane z religią. Wywodzi się to oczywiście z PRL-u, gdyż Kościół był patronem opozycji, która później doszła do władzy. A że większość ludzi zna Polskę z przemian w 89, to wizerunek Maryi na piersi Wałęsy jest dość charakterystyczny. Polacy to. Rosjanie, wciąż jeszcze się zdarza, że na zachodzie mylą nas z Rosją, uważają, że jesteśmy częścią Rosji, a po ulicach biegają nas białe niedźwiedzie. No może nie aż tak, ale po pierwsze język. Ponoć szeleścimy tak samo jak Rosjanie i może dla obcego różnicy nie ma, ale jak wiemy, w rzeczywistości różnica jest spora. Po drugie, wiele osób myśli, że byliśmy częścią Związku Radzieckiego. A tak nie było, mieliśmy własną Republikę Ludowo, czyli w sumie byliśmy niepodległym państwem. Nasza władza była bardzo proradziecka, ale jednak na mapach istnieliśmy. Polacy to pijacy. Polak wypija 22,5 litra czystego alkoholu na głowę. Czy to dużo? Tak, ale czy najwięcej? Nie. Wyprzedzają nas Białorusini, Mołdawianie, Rosjanie, Czesi i Słowacy, ale opinia taka jest dość powszechna ze oczywistych względów. Właściwie dwóch. Pierwszy to Polak na wakacjach. No, co to za wakacje bez nastukanego Janusza na plaży? Albo popieprzanego Seby, który musi dać w mordę ciapa temu, żeby ten wypi wyjechał z Egiptu, bo tylko biała rasa, bla bla bla. Druga rzecz to praca. Polacy piją w pracy, a mam na myśli budowlańców. Tylko nie takich nowoczesnych w czystym ubraniu, z pistoletem na gwoździe w kieszeni, tylko takiego zdzicha, który po pięciu browarach wpieprza się na dach domu z nożem w zębach. No jak postrzegać takich ludzi? Polska jest zacofana. Mamy wspaniałych, uznanych na świecie twórców, malarzy, kompozytorów, pisarzy, a także architektów, informatyków, fizyków i astronomów. I coraz częściej słyszy się o Polsce, ale. Im bardziej na wschód Europy, tym bardziej myśli się o zacofaniu. Taka jest prawda. Dla Ukraińców, Mongołowie są zacofani, dla nas, Ukraińcy, są zacofani, a dla Niemców, to my jesteśmy zacofani. Problem, oczywiście, jest w perelu, kiedy faktycznie byliśmy zacofani. Teraz to już się lekko zmienia. Jednakże 8 lat Platformy zrobiło swoje, i na 8 lat zatrzymaliśmy się w miejscu. Ale może coś ruszy wreszcie. Polacy. Złodzieje. A ciekawostka, 42% strat naszych sklepów spowodowanych jest co prawda kradzieżą tylko przez klientów ze średnia dla starego kontynentu wynosi 47%, czyli jest u nas lepiej niż przeciętnie, ale co zrobić ze stereotypem kradnących Polaków niemieckie auta, czy też biednego Polaka, który tylko kombinuje w Wielkiej Brytanii o będzie dowcip. Czym różni się IT e od Polaka w Anglii? It e zna angielski, ma rower i chce do domu. Polacy to nie mowy, że nie potrafimy mówić myślą. Nie no, oczywiście chodzi o to, że nie znamy języków obcych. Krótko mówiąc, jak spotyka taki Francuz czy Anglik Polaka, to jest prawie pewny, że się nie dogada. Rzeczywiście, znajomość języków obcych nie jest naszą mocną stroną. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wypadamy dość blado. Według najnowszych badań, jedynie 8% Polaków deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Choć badania twierdzą, że Polacy osiągają lepsze nauce języków niż np. Włosi czy czy Hiszpanię, mimo wszystko nadal jesteśmy marginesem. Polakom nic nie pasuje. Jak mówi stare powiedzenie w bloku socjalistycznym, Polska była najweselszym barakiem. Absurdy życia codziennego stały się pożywką dla wielu świetnych polskich komedii i kabaretów. Za komuny wszyscy narzekali. Za kapitalizmu wszyscy narzekają, zarządów lewicy wszyscy narzekali, zarządów rządów prawicy wszyscy narzekają. Jak była lewica, to prawica narzekała, że to nie prawica, a lewica, że są za mało prawicowi. Teraz jest prawica i lewica narzeka, że to nie prawica, prawica narzeka, że są zbyt mało prawicowi. Wrzucam filmik i powiem coś o na przykład, że narzekają, że cholerny socjalizm i komunizm i tylko kapitalizm, ale jak są reklamy, czyli płatności za obejrzenie filmu, to klną ten kapitalizm i chcą za darmo. No serio, nie da się Polakom dogodzić. Oczywiście podałem dość takie małe przykłady, ale wiecie jak jest. Kto mówi jak jest? Polacy to antysemici. Geneza antysemityzmu może stanowić przedmiot sporu, ale z całą pewnością nie jest to podstawa występująca tylko w Polsce. Wszelkie przejawy dyskryminacji, czy to na tle rasowym, czy religijnym, są prawie zabronione. Ludność pochodzenia żydowskiego cieszy się równymi prawami, jak inne mniejszości narodowe czy wyznaniowe. Po odnowieniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem, a byliśmy jednym z pierwszych państw komunistycznych, które odnowiły kontakty z Izraelem, bo pamiętajmy, że Związek Radziecki prowadził z nimi wojnę, rząd Polski dokładnie wszelkich starań, aby budować most porozumienia między naszymi państwami. Czemu nadal się tak myśli o Polakach, że to są antysemici? Przez tę bandę bezmózgich dresów, które sobie ubzdurały żydokomunę, która nie istnieje i nigdy nie istniała. Polacy to prostacy. Będąc na wczasach za granicą, bardzo często wydaje nam się, że skoro nie jesteśmy u siebie, możemy więcej niż zwykle. Wiele osób wypowiadających się na internetowych forach jest zdania, że Polacy to naród hamski i prostacki. Z drugiej ze strony zaznaczam, że nie utożsamia się z tym bydłem, które wystawia nam tak złe świadectwo. Czemu nasz kraj i porządni obywatele mają w sumie cierpieć przez hołotę? Pyta jeden z użytkowników. W sumie taka jest prawda, że niestety te najgorsze warstwy społeczeństwa budują opinię dla całego narodu. I tak jest we wszystkich przypadkach. Na przykład na takiej Ukrainie na pewno są jacyś doktorzy, jacyś naukowcy, być może wielcy artyści, ale my znamy ich poprzez pryzmat wiecie, tych prostych Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają. I tak samo jest na Zachodzie. W Polsce mamy wielu kulturalnych ludzi, tylko ci kulturalni ludzie na wakacjach się nie rzucają tak w oczy, jak te keryny i seby, którzy roznoszą kurorty w pył. No i czy tego chcemy, czy nie, to chyba musimy się zgodzić z tym, że nasz naród jest trochę taki prostacki, bo powiem Wam szczerze, że jak tylko byłem za granicą, to nigdy nie spotykałem się z takim zachowaniem innych ludzi, jak się spotykam na przykład tutaj w samej w Polsce. No jednak jest to trochę naród kombinatorów, jeśli chodzi o Polaków, A oczywiście wynika to z PRL-u, gdzie trzeba było kombinować, żeby cokolwiek mieć. Dziś już są czasy, że wystarczy na to po prostu zapracować, ale niektórzy nadal mają ten tok myślenia z PRL-u, że trzeba kombinować. Polacy są niebezpieczni. Polskę uważa się powszechnie za kraj o bardzo wysokim wskaźniku przestępczości. A obcokrajowcy ostrzegani są przed pozornie chętnymi do pomocy Polakami i zaleca się im uważanie pilnowania torebek. No cóż, mamy wielu wojowników prawilności na ulicach, ale myślę, że w Polsce wcale nie jest tak źle i faktycznie są miejsca niebezpieczne, choćby Warszawska Praga Północ, tak, kultowa ulica Brzeska. Ale myślę, że wcale nie jest tak źle. W skali ogólnej można powiedzieć. Jeśli zapuścimy się poza miasto, na przykład, to nie ma czego się obawiać, że ktoś nas obrabuje na środku ulicy, czy też jeśli trafimy do ciemnego załuka, no to faktycznie możemy spotkać się z jakimiś, nie wiem, wezwiskami czy zaczepkami, ale nadal to nie jest jakaś, jakiś wielki problem. Ogólnie myślę, że kradzieże dokonywane na turystach, tak? Jakieś kradzieże torebek, jakieś kradzieże pieniędzy, małe przekręty, to nie jest aż tak duży problem, ponieważ są państwa, tak jak na przykład Meksyk gdzie osoby, które rabują, potrafią zamordować potencjalną ofiarę. I to jest niebezpieczeństwo tak naprawdę. Niebezpieczne jest w wielu państwach Ameryki Południowej, niebezpiecznie jest w wielu państwach Azji, Dalekiego Wschodu. Ale tutaj w Polsce myślę, nie jest tak źle. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się taka nowa forma. Światowej dyszki, wiecie, te takie mini-animacje. Trzymajcie się, cześć.